Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witamy na konferencji prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Witold Stoch, jestem członkiem Biura Prawnego Konfederacji w Sejmie. Razem ze mną pan poseł Grzegorz Braun i Paweł Usiądek z Zarządu Głównego Ruchu Narodowego. Szanowni Państwo, inflacja w grudniu wyniosła rekordowe 8,6% według GUS-u. Jest to najwyższy wskaźnik w tym tysiącleciu, bo poprzedni najwyższy wskaźnik był w grudniu 2000 roku, a to był jeszcze XX wiek, także w XXI wieku jeszcze takiej wysokiej inflacji nie mieliśmy. A ekonomiści wskazują, że w styczniu ta inflacja może wynieść ponad 9%. Taką średnią prognoz jest poziom 9,3%. I jedną z głównych odpowiedzialnych za to osób jest prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Tymczasem prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda zgłosił oficjalnie do pani marszałek Sejmu kandydaturę Adama Glapińskiego na kolejną kadencję na stanowisku szefa NBP. Prezydent podkreślił, że dobrze ocenia działania prezesa Glapińskiego, które zmierzały do ograniczenia gospodarczych efektów epidemii. Szanowni Państwo, mamy wrażenie, że prezydent Andrzej Duda żyje w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, gdzie dodruk pustego pieniądza w wysokości 220 miliardów złotych, bo tyle wyniósł ten dodruk w latach od marca 2020 do marca 2021, a przecież nadal mamy z tym do czynienia. Nadal drukowane są puste pieniądze, które mają być odpowiedzią na epidemię, ale tak naprawdę na lockdown. A przecież lockdown nie wprowadziły krasnoludki, nie wprowadziła tego jakaś wroga siła z zewnątrz, czy to Rosja, czy Chiny, czy Stany Zjednoczone. To zrobił polski rząd, który w taki sposób reagował na epidemię, a przecież inne kraje pokazywały, że nie trzeba było tych lockdownów wprowadzać. One nie pomogły nam w zmniejszeniu liczby zgonów czy liczby zakażeń, a tylko spowodowały kryzys gospodarczy. Pan prezes Adam Glapiński brał czynny udział w tych praktykach druku pieniądza i uważamy, że to i tak było betonowym kołem ratunkowym dla gospodarki, a spowodowało tylko wielką inflację, przed którą Konfederacja ostrzegała już na samym początku, gdy pojawiły się plany wprowadzenia lockdownów, a co za tym idzie, koniecznego w takiej sytuacji wsparcia dla przedsiębiorców, dla gospodarki, bo jeśli rząd już zdecydował się na ten lockdown, to trzeba było tym przedsiębiorcom pomóc, ale naszą kluczową krytyką jest to, że w ogóle ten lockdown został wprowadzony. Więcej szczegółów przedstawią Paweł Usiądek i pan poseł Grzegorz Braun. Teraz oddaję głos Pawłowi Usiądkowi. Szanowni Państwo, Konfederacja wystawia czerwoną kartkę panu Glapińskiemu, który jest selekcjonerem polskiej polityki monetarnej, panu Glapińskiemu, który jest winny najgorszemu z grzechów, grzechowi zaniechania. Taka osoba jak szef Narodowego Banku Centralnego powinna być osobą, która waży każde słowo wypowiadane w przestrzeni publicznej, ponieważ od tych słów zależą finanse milionów polskich obywateli i milionów polskich przedsiębiorców. A tak w przypadku pana Glapińskiego nie było. I w tej chwili mam pakiet cytatów, które powiedział tylko w zeszłym roku pan Glapiński, a które doprowadziły lub doprowadzą w perspektywie najbliższych miesięcy czy lat do ruiny finansowej polskie domy i polskie przedsiębiorstwa. Szanowni Państwo, już w połowie stycznia 2021 roku pan Adam Glapiński zapewniał, że, cytat, od dłuższego czasu nie rozumiem, skąd takie zaniepokojenie obserwatorów rzekomą groźbą wybuchu inflacji. Żadne dane nie potwierdzają ani perspektywy rozwoju gospodarczego, ani kształtowanie się cen światowych, ani dynamika płac i sytuacji wewnętrznej. Stwierdził również, że wprost przeciwnie, jeśli zaniepokojenie może mieć, to przeciwnym trendem. Szanowni Państwo, rok temu pan Glapiński insynuował deflację w Polsce. To jest absurd.
Następna wypowiedź pana Glapińskiego z połowy marca 2021 dla tygodnika Sieci. Taka inflacja jest korzystna dla rozwoju gospodarczego. Brak inflacji czy deflacja, szczególnie w czasach kryzysu, są dla gospodarki bardzo niebezpieczne. Poinformował również, że szanse na zmianę poziomu stóp procentowych są obecnie bliskie zeru. To mówił pan Glapiński w marcu ubiegłego roku. Pod wpływem tych słów właśnie miliony Polaków zadłużyło się w bankach, podjęło bardzo ryzykowną decyzję co do swoich kredytów hipotecznych, komercyjnych czy firmowych skierowanych do przedsiębiorców. Ale idźmy dalej, szanowni państwo. Już w połowie roku mówił pan Glapiński tak. Ponad połowa tego wzrostu wynika z podwyżek cen paliw, cen wywozu śmieci i cen prądu. Inflacja po wyłączeniu tych kategorii wynosi 2,5%. Szanowni państwo, w połowie roku jeszcze ubiegłego mówił 2,5%. A więc jest w punkt zgodna z naszym celem. Dalej pan Glapiński powiedział, że państwa takie jak Czechy i Węgry, które w tym czasie już podnosiły swoje stopy procentowe i które wcześniej reagowały na tą sytuację, to tylko małe gospodarki. W przeciwieństwie do nich banki centralne bogatych państw, takich jak Polska w mniemaniu pana Glapińskiego, nie decydują się na podnoszenie stóp procentowych i nadal prowadzą skup aktywów. Skup aktywów, czyli dodruk pustego pieniądza, czyli dodruk tego pieniądza, który ma bardzo zły wpływ na gospodarkę. I szanowni państwo, ostatnia jeszcze wypowiedź pana Glapińskiego już ze stycznia tego roku. Już w czasie, kiedy widzieliśmy, że w październiku ceny wzrosły o 6,8%, w listopadzie o 7,8%, w grudniu o 8,6%, a prognozy na styczeń, tak jak mój szanowny przedmówca mówił, są na poziomie 9,3%. Obecna sytuacja jest najlepsza od czasu rozbiorów, szanowni państwo. W roku 2021 163 tysiące działalności gospodarczych zakończyło swój żywot, 173 tysiące działalności gospodarczych zostało zawieszonych. A pan Glapiński śmie mówić o tym, że nasza sytuacja jest najlepsza od czasów rozbiorów. Panie Glapińsku, czerwona kartka od Konfederacji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To rzeczywiście litania wstrząsająca cytatów świadczących o kompletnym oderwaniu od rzeczywistości prezesa Narodowego Banku Polskiego, który przed rokiem obawia się deflacji, potem inflację ocenia jako zjawisko z jego punktu widzenia korzystne, przepowiada szczyt inflacji, kiedy ona już wybucha, na połowę tego roku i mówi, że to będzie 8%. Mamy styczeń, luty i już jest 9, a przecież to jest inflacja liczona, uogólniona, a nie inflacja na poziomie koszyka gospodarstwa domowego. Gospodarstwa domowe nie co dzień kupują telewizory, a nigdy nie kupują lokomotyw, których ceny również wlicza się do tych statystyk. A zatem dla polskiego domu, polskiej rodziny ta inflacja być może już dawno jest dwucyfrowa i być może pierwsza cyfra to nie jedynka, a dwójka. To jest wszystko radosna twórczość, do której kluczem jest kreowanie pustego pieniądza, a zatem mamy prezesa drukarza, prezesa Narodowego Banku Polskiego. No a któż, skoro to jest drukarz, to któż wobec tego jest wydawcą, producentem? No niestety prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, który tego prezesa drukarza promuje, chwali i rekomenduje na następną kadencję. To dla nas zrozumiałe. Andrzej Duda nie może liczyć już na kolejną kadencję w Pałacu Prezydenckim, więc być może z jego punktu widzenia to wszystko jedno. Może jego to już nie obchodzi, ale obchodzić musi, powinno wszystkich polskich państwowców, którzy nie liczą życia narodu polskiego w czasie krótkich kadencji prezesów czy prezydentów. Dodajmy do tych danych zastraszających, że szanowni państwo, za ubiegły rok mamy
twarde dane dotyczące zwiększania się obszarów skrajnej biedy. Uwaga, osoby żyjące w statystycznie mierzalnym, skrajnym ubóstwie są coraz liczniejsze i ten przyrost idzie w setki tysięcy. Zdaje mi się, że dosięga 500 000 wzrostu zakresu skrajnego ubóstwa wśród Polaków. Co to oznacza? To oznacza, że cała teoria dorobiona do tego dodruku pieniądza, to znaczy programy socjalne, one nie działają, one nie eliminują skrajnej biedy z naszego życia. One, jak widzimy w długim już mierzalnym, urzędowo-statystycznie przebiegu, one się zwiększają. No i cóż, trudno nie uznawać prezesa Narodowego Banku Polskiego za jednego z autorów tej klęski, tej katastrofy, której końca nie widać, ponieważ, czego władza centralna nie ukrywa, tak naprawdę jesteśmy miotani burzami, które krążą na razie jeszcze dookoła Polski, groźba wojny, no ale odwoływanie się do zaborów, lat okupacji i wojen, które zawsze gdzieś toczą się na całym świecie, to nie powinien być argument. Mamy dosyć zwalania jednej ze strony jednej frakcji okrągłostołowej na drugą odpowiedzialności za to, że polska gospodarka nie wychodzi na prostą, a ludzie wbrew bombastycznym zapewnieniom propagandy sukcesu nie żyją dostatniej, bo kończąc, szanowni państwo, co to znaczy, że mamy inflację 8-9% oficjalnie? To znaczy, że jak tak dalej pójdzie, pan Glapiński ze swoim promotorem Dudą i z rządem Morawieckiego, Kaczyńskiego et consortes wyjęli państwu z kieszeni jedną pensję. Już jedną pensję w roku wam wyjęli. 8-9%, no to właśnie jest ta 1/12 tego, na co możecie liczyć, na jakie plony waszej ciężkiej pracy oczekujecie. Nie dopuśćcie do tego, żeby drapujący się na wielkich reformatorów i opiekunów narodu, którzy rozdają, a to 500+, a to rozmaite inne dodatki, żeby drugą ręką wyciągali wam z drugiej kieszeni pensję po pensji. Glapiński musi odejść, dla niego czerwona kartka, a dzwonek alarmowy dla prezydenta Andrzeja Dudy, który jeśli chce ratować jeszcze swój wizerunek, nim zejdzie ze sceny publicznej, ze sceny dziejowej z końcem tej kadencji, niechaj nie występuje w charakterze żyranta prezesa drukarza. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę, nie słyszę.